Witam wszystkich serdecznie, jesteśmy po pojedynku z Koszalinem. Niestety podwójne nieszczęście, nie że przegrana z czterema bramkami 37-7. To jeszcze konkluzja naszej głównej zmagającej Asi Wagi. Miejmy nadzieję, że wszystko nic niegroźnego. Moim waszym gościem jest Ola Stokłosa. Ola, co się stało? Co się stało? No, pierwszą połowę przegrałyśmy chyba w ataku, bo o ile w ogóle nawet nie było tak źle, to rzuciłem chyba 7 kont po naszych jakichś podaniach w poprzek, nie grałyśmy do bramki. No, brakowało tych ataków, gdzie właśnie w poprzednich meczach to było nasze plusem, że zawsze coś w tym ataku udawało nam się wyszarpać, jakąś umiejętnością własnymi, szybkością, jakoś to zawsze funkcjonowało. No, a dzisiaj się nie funkcjonowało, Koszalin postawił dobrą twardą obronę przed kolami i ciężko powiedzieć, czemu nie potrafiliśmy przeciwko niej zagrać. Lisa została z domu po starego odwali i tu też jednak szybko się przestawiłyście, tak? Potrafiłyście gdzieś płaskim tak naprawdę 5-0, tak, mimo że Lisa pokryty wchodzić. Sędziowie swoje też dołożyli, pozwolili na dosyć brutalną grę, agresywną, ale sędziowali w obie strony tak samo, tak, więc tutaj nie można nic zgadzać. Natomiast jak na rzymskich szczypiorach to dosyć brutalny mecz jednak. Z Koszalinem zawsze mecz tak wyglądał, one grają twardo w obronie, także byłyśmy na to przygotowane, nie wyskoczyły nas chyba tym specjalnie. Przed wami teraz 3 dni odpoczynku i ucieczka do Lublina na mecz z Monteksem. Potem powrót, właściwie chyba może od razu w drogę do Lublina, więc powrót i mecz z Wistalem, czyli ciężki tydzień na wychodzie. No, ale to już wiedziałam od początku, że tak będzie, bo w tej grupie mistrzowskiej nie ma żadnej, że tak powiem, sobie przeciwników, ani łatwych meczów, więc byliśmy to przygotowane. Także nie pozostaje na nic innego, jak po prostu wychodzić i grać do końca, tak? No jeszcze jest bardzo dużo punktów do zdobycia, więc nie składamy broni. I właśnie tego wam życzymy, wykrywanie tych 2 punktów. Asia, szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymam się. Pozdrawiamy. Dzięki.